14. kolejkę PKO Bank Polskiej Ekstraklasy zamykaliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik podejmował Krakowie. Ponad 9 tysięcy fanów na trybunach i pierwsza sytuacja dla gospodarzy. Sebastian Musiolik przegrywa pojedynek z Sebastianem Madejskim. Całą sytuację wyjaśnił jeszcze wybiciem poza pole karne Hoskonen. Na trybunach po raz kolejny Łukasz Podolski, który zmaga się z urazem, a poza kadrą Krakowi również kontuzjowany Kamil Glik. To najlepsza sytuacja, jaką w pierwszej połowie stworzyły pasy. Bochnak na prawej stronie za lekko i spokojnie interweniuje Daniel Bielica. Końcówka pierwszej części gry, dośrodkowanie na głowę Sebastiana Musiolika. Kolejny raz napastnik Górnika uderza celnie, kolejny raz broni Sebastian Madejski. To z kolei początek drugiej części gry i strzał Kapralika. Jokota i broni Sebastian Madejski. Daisuke Jokota w ostatnich dwóch kolejkach, dwa dublety. Dziś jednak to było za mało na dobrze dysponowanego Sebastiana Madejskiego, który też był lepszy od Daniego Paszeko. Górnik dalej nacierał, Górnik stwarzał sytuację. Tu zablokowane uderzenie Szymona Czyża. Jeszcze ponownie Paszeko, ponownie oczywiście górą bramkarz Krakowi. W końcu 82. minuta spotkania. Rasak do Olkowskiego! Olkowski i w końcu jest upragnione prowadzenie dla Górnika. Paweł Olkowski pojawił się na boisku w drugiej części gry. To on dał awans w Pucharze Polski we wtorek w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. To on strzela być może decydującą bramkę w tym starciu z Krakowią. 89. minuta spotkania. W końcu pierwsze celne uderzenie gości. Kapitalny strzał Jakuba Myszora, ale jeszcze lepsza interwencja Daniela Bielicy. Jak się później okazało, była to parada na wagę 3 punktów dla gospodarzy. Górnik wygrywa trzeci mecz z rzędu w lidze. Dla Krakowi to jest pierwsza porażka od 8 października i starcia z Jagiellonią. Górnik jest 8 w tabeli, a goście są tuż nad strefą spadkową. Górnik Zabrze Krakowia 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.